Dzisiaj Lady Gaga pokaże Wam, jak trzymać szklankę. No to już Wam pokazuję tę szklankę. Powinno się trzymać bardzo równo. Kiedy trzyma się szklankę, pamiętajcie, żeby najmniejszy palec o tak, rysuje. No, musimy zacząć, tak? Dobra, jak chcecie trzymać kubek, pamiętajcie, łapiemy wszystkie palce. Pokaż nam. Bierzemy na to, a najmniejszy palec wystawiamy. I o tak. Bierzemy. Tylko bez siorbania. Dobra. Dalej. Dalej, już. Już. Muszę. Już. Punkt drugi. Jak się powinno chodzić na czerwonym dywanie? Oto pokaże nam Lady Gaga. Dobrze. Nie mam teraz czerwonego dywanu, więc zademonstruję Wam na takim kocyku. Taki kocyk. Mały jest. Znalazłam. Kładę go i patrzcie, jak się powinno chodzić. Jedna ruch. Albo tak. Albo może tak. Trzeba pokrywać swoją urodę. Najlepiej z kosmetykami. Śminką lub czymś tak. Idziemy. I tak. Tak. Dalej. Uwaga. Punkt trzeci. Jak powinno się zachowywać, jak się ziewa? Kiedy się ziewa, to pamiętajcie, nie wolno tak robić. Dokładnie. No. Kiedy ziewa, to pamiętajcie, rusz się tak powoli i tak ruszać. Już. Punkt czwarty. Jak powinno się siedzieć? Jak się siedzi? Prosto nogi. Prosto ciało. Wyszło prosto. Ręce. I patrzymy się. Dalej. Punkt czwarty. Punkt piąty. Jak się powinno ubierać na wiosnę? Na wiosnę. Jaskrawe rzeczy. I pamiętajcie, nigdy nie ubierajcie się w jakieś niebieskie, jak ja mam na sobie. Nie myślcie, że to na wiosnę będzie fajne. Takie ubieramy albo na jesień, albo na zimę. Na wiosnę. Uwaga, ubieramy. Zaraz Was puszczę. Ubieramy, uwaga. 3, 2, 1. Uwaga, puszczam. Tadam, ubieramy to. Ubieramy jakieś jaskrawe rzeczy. Kwiatuszki. Zaraz zobacz, proszę, takie. Takie, o, no. Takie jest krawę. No to na tyle. I pamiętajcie, im więcej lajk, tym jesteście lepsi. Hej!